26 czerwca, odcinek 17, wtorek, zaczynajmy. A teraz sprawdźmy, jak daleko zaszło przetwarzanie przez noc. To jest tylko 2000 zdjęć, to naprawdę niedobrze. Cały film ma 40 tysięcy zdjęć, więc to będzie trwało bardzo długo, strasznie długo. Oryginalny film, jaki kręciłem, trwał chyba właśnie ze 2-3 dni przetwarzania. Boję się pomyśleć, jak długo będzie trwało przetwarzanie tego za pomocą tej, która najwolniej działa. Pierwsza moja myśl, gdy zacząłem oglądać film z nagrania z ostatniego naszego spotkania, to jest taka, że była zmieniona przestrzeń barw. Natomiast, jak zacznę oglądać już tak po kilkunastu sekundach i widzę, że linia jest niebieska, że te elementy na biurku są zielone, to zgadza się z tym, co pamiętam z rzeczywistości, także oznaczenia przeciwpożarowe są czerwone, także jest kilka rzeczy, które utwierdzają mnie w tym, że jednak nie ma żadnego problemu z przestrzenią barw, tylko po prostu ta kamera, jaka jest, każdy widzi, ale to chyba też nikomu nie przeszkadza. Myślę, że to nie jest problemem. O ile używamy wciąż tej samej kamery, to może ona być dowolnie kiepska. A właśnie generuje film na podstawie zdjęć, które były w tym datasecie, by wyświetlić to na YouTubie. Wczoraj wieczorem zacząłem przetwarzać mój film, wykorzystując Maskar CNN w TensorFlow. Wcześniej używałem innej implementacji. Natomiast chciałem zobaczyć, jak działa. Tam jest chyba ze 4 modele do wykrywania instancji. Instance Segmentation. W TensorFlow Object Detection API. I uruchomiłem to wczoraj wieczorem, licząc na to, że może dzisiaj coś się już skończy. Tam jest 40 tysięcy klatek ponad w filmie, który chciałbym przetworzyć. Natomiast dzisiaj rano zobaczyłem 2000. Co oznacza, że to się może nie policzyć dzisiejszego dnia. Jest bardzo mało prawdopodobieństwo, że tak jest, ale to zobaczcie sami. Inne, które mnie zaskoczyły, to w Adobe Premiere jest przycisk X, który robi jakieś zaznaczenie w timeline'ie. I okazuje się, że potem przy eksporcie eksportuje się tylko to zaznaczenie. I to był problem z odcinkiem sprzed wczoraj, czyli to był odcinek chyba 15, tak? No więc po wcięciu X-a zaznaczył się jakaś minuta, tam 14 sekund i później to zostało wyeksportowane jako cały film i poszło w publikację, ja nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero montując wczorajszy odcinek zauważyłem ten problem i wyłączyłem skrót klawiszowy, przekonwertowałem film jeszcze raz, natomiast wrzuciłem je w odwrotnej kolejności. Sprawdzam właśnie, jak wyglądają dane z lasera, które nagraliśmy ostatnim razem przy naszym spotkaniu w ostatnią niedzielę. I okazuje się, że wszystko jest w porządku. Ja trochę się martwiłem, czy to na pewno zadziała, ale wszystko jest tak, jak powinno być. Mamy tutaj nagrane dane, jesteśmy w stanie odtworzyć, to jest bardzo duży sukces. Coś widziałem, że znajduje się blisko bardzo samochodu, co widać po prostu na skanach. Bo tu mamy, w tym miejscu mamy środek i wszystko to, co jest widziane przez samochód, znajduje się przed nim, na górze. Z prawej strony widzimy obraz z kamery, jest to odtworzone przez Rossback Play i to jest wszystko w AirVizie. Co widzimy tutaj, że to jest AirViz, okienko AirViza. Nagrane są dwa pliki, jeden jest w jednym kierunku, trzy okrążenia, drugi plik to jest trzy okrążenia w drugim kierunku. No nie będziemy całości tutaj oglądać, całość zamieszczam na moim drugim kanale na YouTubie. Oglądam film, gdzie Waymo prezentuje, że już 7 milionów mil przejechali. Szybko to znacznie to przyspieszyło. Jeszcze niedawno było 5 i 4, natomiast już 7. Więcej ciekawostek ostatnio się wydarzyło. OpenAI i Dota 2. Pola dzisiaj pogoda naprawdę, powiedziałbym, nie najgorsza, tak, ale prawdopodobnie będzie padało. To jest słabe. Natomiast chciałem pobiegać. Już tak się wożę z tym od kilku dni i wciąż nie biegam, a w sobotę już będą zawody. Także powinienem się przygotować, natomiast kiepsko to wychodzi, może jutro. Właśnie uruchomiłem pierwszy meetup, jeśli chodzi o tą grupę z Warsaw Self-Driving Cars, więc meetup będzie już za miesiąc, również 26. Będzie to czwartek. Chcę przywrócić trening podpisywania obrazów, także ruszam po tam kilkudniowej przerwie, zrobiłem tę przerwę po awarii prądu, a później zwlekałem 2-3 dni, żeby mieć pewność, że sytuacja będzie już stabilna. To była jedna rzecz. Teraz druga karta graficzna. Tutaj mamy Mobile
Maska CNN, czyli z Mobile Netem, a Maska CNN to dzisiaj na Twitterze kolega zapostował i to jest przeznaczone do uruchomienia na Jetsonie TX2. Natomiast na trzeciej karcie graficznej przeniosłem maski RCNN Inception V2 z mojego laptopa. Tam już miałem małą awarię i wszystko się zamknęło. No więc tutaj stabilnie będzie mogło to pochodzić parę dni i to jest trzecia z czterech kart graficznych. Jeszcze zostaje jedna i chyba obecnie nie będzie niczym zajęta. I powoli dojeżdżamy do pierwszego skrzyżowania. To bardzo dobrze, że to idzie do przodu. Jeśli chodzi o wyniki, o jakość wykrywania przez tą sieć, pozostawia trochę do życzenia, bo nie zawsze wykrywa wszystkie samochody. Widzimy bardzo wiele wręcz samochodów, które nie są wykryte. Tutaj może być jeszcze kwestia thresholdu, ale to do sprawdzenia za jakąś chwilę. Mamy większą prędkość działania kosztem dokładności tego wykrywania, jakości tych wykryć. Więc idealnie nie jest. Ten kod do wykrywania obiektów sprawił mi bardzo dużo problemów. Po prostu musiałem to uruchamiać po prostu kilkanaście razy, czy nawet kilkadziesiąt razy, by poprawić wszystkie błędy, jakie były do poprawienia. Natomiast już wygląda na to, że teraz to już zadziała, bo przed chwilą znowu to zestartowałem, bo się okazuje, że tam jeszcze jedna rzecz była do poprawki. I mam nadzieję, że teraz to już będzie ostatnie uruchomienie. A co słychać w Maskar CNN Inception V2? No otóż zobaczmy ostatnią kartkę, jaka jest. No, w bardzo podobnym miejscu się znajdujemy. Przy czym tam właśnie zaczęliśmy od zera, tutaj jedziemy dalej. Super sprawa. Jeśli chodzi o te obliczenia sieci neuronowych, takich naprawdę dużych na plikach wideo. Naprawdę długo to trwa. Trzeba się na to przygotować. A jeśli chodzi o generowanie podpisów do zdjęć, to już prawie kończymy, bo jesteśmy mniej więcej w połowie. To jest 1,5 miliona krok. A planujemy tutaj 3 miliony kroków, także wszystko przed nami. Tyle na dzisiaj. Dzięki za to, że tu jesteś i zapraszam Cię jutro.